Cześć, dziś w niedzielę przetestowałem nowego Big Maca, bo trzeba to szybko zrobić. Edycja limitowana w trzech wersjach z bekonem i z bekonem z pomidorem. Jak to wygląda w praktyce? Czy warto go kupić? Moim zdaniem warto, bo po pierwsze kanapka jest większa, można się najeść bardziej, bo tym klasycznym Big Maciem to raczej się nie najemy, więc tutaj warto po prostu sobie kupić większą kanapkę, bo klasycznym Big Maciem trudno się najeść, więc tutaj no, po prostu ja wolę większe kanapki. Niestety nie obyło się bez wpadek. Otóż w kanapce powinny być ogórki i cebula. Ja nie dostałem tego, mało tego, kanapka nie była posolona, to znaczy mięso, pomidor był za mały, po prostu pomidor powinien być odpowiedniej wielkości, mniej więcej powinien być wielkości mięsa. Ja dostałem malutkiego pomidora, który na dodatek był wyjęty prosto z lodówki, a powinien odstać godzinę w temperaturze pokojowej i jeszcze zamiast czerwonego koloru ma kolor pomarańczowy, co świadczy o tym, że jest po prostu niedojrzały i twardy i nie ma smaku. Więc dziwne to jest, że McDonald's kontroluje pracowników pod względem jakości obsługi, wydaje tyle pieniędzy na reklamę, a dostaje wybrakowany kanapkę bez ogórków i bez cebuli i z niedojrzałym pomidorem, po prostu i też za małym pomidorem, bo ten pomidor jest na 1/4 kanapki, a powinien być wielkości przynajmniej mięsa. Ja tak uważam. Poza tym pomidor powinien być położony do sosu, a na pomidora dopiero sałatę, bo tak ten pomidor ucieka po prostu z kanapki, a tak by się przykleił do sosu. No, uważam, że powinien dostać zwrot pieniędzy, bo nie zamawiałem pół kanapki, tylko zamawiałem całą kanapkę. Jest to przykre, no po prostu myślałem, że w McDonaldzie są ludzie wyszkoleni i potrafią zrobić kanapkę zgodnie z tym, co jest napisane w internecie, z czego się ona składa, a tu tak nie jest. Czy ten bekon i pomidor zmieniają smak Big Maca? Nie, nie zmieniają. Więc jak lubisz klasycznego Big Maca, ten też ci będzie smakował. Różnica jest 2 zł i 10 groszy, a myślę, że warto, żeby po prostu się najeść. Moja ocena jest pomniejszona, ponieważ dostałem pół, tak jak mówię, wybrakowaną kanapkę, więc moja ocena będzie 9. Polecam Big Maca, jak ktoś lubi, a nie jadł, to też go polecam, będzie mu smakował. Natomiast no, te dwie wpadki są dość ewidentne, można powiedzieć 3, bo mięso było nieposolone przez to i nie popieprzone, bo w soli jest odrobina pieprzu. Więc jak na jedno zamówienie, na jednego klienta 4 wpadki, to dość dużo. Powinien się McDonald's wstydzić i oddać mi pieniądze. Jak chce, to mnie tutaj znajdzie na YouTubie. Do usłyszenia, hej.